Hej wszystkim w kolejnym odcinku. Tym razem wybrałem się znów w okolice zamku. Pierwsza znajdka. Łuska myśliwska. Też przyjechał ze mną kolega. Chodzi tam Armandem Discoverem pożyczonym ode mnie. No i nic na razie tak nic ciekawego nie wpadło. Jak coś znajdziemy, no to się odezw. No hej. No, chodziliśmy trochę w terenie. Znaleźliśmy taką spłonkę z napisami. Tak, jakieś kółko miedziane albo mosiężne. I skrawek jakiegoś metalu z brązu. Coś takiego. No, więcej takich znajdek metalowych, to urwane żeliwne, taki coś, taki stary jakiś lemierz. Kolega znalazł jakąś linkę od wnyka, kawałek urwany od jakiegoś pilnika, jakieś drobne śmieci metalowe i to jest jakiś urwany kawałek lemiesza. No nic, na razie na tyle. Będziemy dalej eksplorować ten park koło zamku. No i jak coś się trafi, no to damy znać. No hej, idziemy teraz dalej przez ten park w stronę ruinek. Ja trafiłem na dosyć ciekawą rzecz. Chyba jest ołowiana. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tu widnieje jakiś herb, czy godło, czy w ogóle cokolwiek, co to może być, bo się zastanawiam. No nie wiem, co to jest, ale na pewno dosyć ciekawa rzecz. Może pochodzić z zamku. No nie wiem, jakby ktoś coś wiedział, to może napisać w komentarzu, czego to mogło być. No nic, na razie to na tyle. Jak jeszcze coś ciekawego będzie, no to dam znać. No, chodzimy dalej po części tego parku. Zmierzamy w stronę tych jednych ruinek. Ja trafiłem dwa złote z jagodami z Polski Ludowej. No nie wiem, no już stan nie jest za bardzo. Się po prostu już korozja utleniła się z deka ta moneta. Może rok po lekkim wyczyszczeniu w domu to się zda lepiej z niej odczytać. Nic, kolega trafił znowu dosyć ciekawą rzecz. Nie wiem, co to może być. Tak to mniej więcej wygląda, też by się przydało jeszcze to lepiej podczyścić. Taki z otworem na wylot. Część łamana jest. Tak to mniej więcej wygląda. Też jest rzeźbione to. Jest pewnie ołowiane, ale dokładnie od czego to może być, no to nie mam pojęcia. Ale nic, jeszcze jak coś ciekawego znajdziemy, no to się na bieżąco będziemy odzywać. Na razie to na tyle. No, wróciliśmy już z badania terenu, z nowych ruinek. No i nic, w dzisiejszym odcinku tak nie było za bardzo. Były jeszcze jakieś śmieci, jakieś puszki, kawałek takiej obramówki czegoś, kawałek żeliwnego rusztu od pieca, kolejne śmieci, jakieś od słoika, kawałek od fajerki złamane, jakieś kawałki żeliwa, jakieś jeszcze drobne śmieci. Nic z kolorowych rzeczy, co dzisiaj znaleźliśmy, takie coś, co już wcześniej pokazywałem. Jest jakieś jeszcze miedziane czy mosiężne kółko, spłonkę jakąś niemiecką z napisami, dwie łuski od Mausera, jedna współczesna myśliwska. Guziczek taki, jakiś cywilny,
Kolejne jakieś takie małe miedziane kółko. 2 złote z jagodami z Polski Ludowej. Stan taki nie bardzo, jak już wcześniej mówiłem. Kawałek tego odłamka jakiegoś z brązu. I najciekawszą dzisiaj rzecz to jest takie coś tutaj, jakby jakiś herb czy orzeł. Nie wiem dokładnie, co to może być, czy to pochodzi jeszcze z okresów panowania, jak był ten zamek. Tu jest jakiś jakby gryf czy coś takiego. Z jednej strony trzyma jakby jakieś berło, z drugiej miecz. No, bardzo ciekawa znajdka. Jak już wcześniej mówiłem, jakby wiedział ktoś, co to może być, o to może napisać. No nic, w dzisiejszym odcinku to wszystko z wypadu na okolice zamku. No i nic. Trzymajcie się i do następnego odcinka.